Cześć, to znowu ja, Dominika Nawrocka od Kobiety i Pieniądze. Dzisiaj opowiem Ci o czwartym temacie w ramach 12 spotkań klubu Kobiety i Pieniądze. Tematy numer 4 są finanse w związku. No właśnie, jak to jest z tymi pieniędzmi w domu, między małżonkami, między partnerami? Powiem tak, ten temat to jest temat, który wzbudza chyba najwięcej emocji podczas spotkań naszych klubów, bo to jest po prostu życie, to jest po prostu normalność, kiedy mamy nieporozumienia z mężem czy też z partnerem, kiedy czasami się nie możemy dogadać. No, tylko że jeśli to się zdarza od czasu do czasu, to jeszcze w porządku, jakoś da się przeżyć, prawda? Ale gdy zaczyna to narastać, nawarstwiać się i zaczyna być naprawdę to problematyczne, no to niestety może dojść nawet i do rozstania, czy też rozłąki, czy też rozwodu, bo niestety statystyki mówią, że 30% małżeństw w Polsce się rozwodzi i trzecią bądź też czwartą przyczyną tych rozwodów są nieporozumienia na tle finansowym. Na tym spotkaniu dowiesz się, jak rozmawiać ze swoim mężem na temat finansów, jak nie chować trupa w szafie, jak nie zamiatać tego tematu pod dywan, jak zarządzić wspólnie domowym budżetem, żeby znaleźć porozumienie i żeby obie strony wspólnie grały do jednej bramki. I tego właśnie dowiesz się na naszym spotkaniu klubu Kobiety i Pieniądze. Do zobaczenia.